Państwa, witam serdecznie w Reader Music Club na Śląsku w Tychach. Dlaczego to podkreślam? Bo wiem, że Państwo przyjechaliście tutaj z różnych regionów Polski, także z zagranicy. Także wielkie brawa zróbcie Państwo sobie wzajemnie dla tych wszystkich, którzy tutaj dotarli, też w tym trudnym czasie. Bardzo Państwu dziękujemy za to. Okazja jest szczególna. Metallica, Poland 1997, Behind the Iron Curtain, boks kolekcjonerski z książką Mateusza Żyły, którego za chwileczkę tutaj przywitamy. A kto z Państwa był wtedy w Spodku w 1987 roku? Kilka osób było, proszę później po imprezie sobie tutaj powymieniać wspomnienia, poopowiadać. My też będziemy starać się to robić, będą goście specjalni, są też wśród Was. Być może uważnie się Państwo rozejrzeliście, już ich wyłapaliście. Ja chciałbym w tym momencie zaprosić na kogoś, kto dzisiaj świętuje, bo jest to jego premiera, autora książki, która jest dodana do kolekcjonerskiego boksu, Mateusz Żyła. Weź mikrofon, Mateusz, bardzo cię proszę. Raz. Proszę Państwa, Mateusz Żyła, wspaniała postać. Autor już drugiej książki, nauczyciel, od niedawna z tytułem doktorskim. W poprzednim życiu, czyli kilka lat temu, piłkarz, nawet pierwszoligowy, i grałeś tutaj w Tychach na tej murawie. Tak, jak próbowałem kopać w piłkę tu jeszcze w GKS-ie Tychy, to jeszcze tego wspaniałego lokalu tu nie było, więc gdzieś tam czasami włóczyłem się po paprocanach w szukaniu odpowiedniego klimatu. Więc cieszę się, że los jakby mnie pokierował tutaj z powrotem, tym bardziej, że urodziłem się w Tychach, także ta historia cały czas wokół Tychów się łączy. A poza tym moja przygoda z muzyką, fascynacja muzyką rozpoczęła się od tego, że od bluesa, nie od metalu, tylko od bluesa. To więc dobre tutaj, miejsce jest. Tak, bo jeszcze opowiemy kilka słów o patronie tego miejsca. Dlatego jak słuchałem to już podczas próby Wehikuł Czasu w wykonaniu Dragona i Bastka, to ciarki mnie przeszły, bo jako nastoletni chłopak biegałem za Bastkiem właśnie podczas festiwalu Ryśka Ridla, żeby przybić pionę, a tu możemy się wspólnie napić szklanki whisky i to jest fajne. Tak, będziemy mówić o muzyce metalowej, muzyce energetycznej, natomiast jest to miejsce na co dzień pełne bluesa. Patron tego miejsca, Richard Riddle, postać, której nie trzeba przypominać. Natomiast ma również związki z Metallicą. O niektórych Państwo wiecie, bo Metallica sama o to zadbała, żeby było w pewnym momencie głośniej o Richardzie Riddle, zespole Jam. Ale jest też jedna anegdota, którą mam nadzieję Sebastian, który będzie naszym gościem tutaj na tych fotelach, również opowie. Mateusz, nie muszę Ci zadawać pytania, skąd ten pomysł na tą książkę, ponieważ Ty przyjechałeś do Czechowic-Dziedzic i powiedziałeś: słuchaj, Metallica za żelazną kurtyną, robimy czy nie robimy? A ja oczywiście, że robimy, no jak musimy działać i bardzo się cieszę, że akurat wybrałeś tutaj takiego gościa jak ja, bo przecież jest kilku jeszcze innych dziennikarzy w tym kraju, bardziej może popularnych nawet. No ale cieszę się, że trafiłeś niedaleko, czyli do Czechowic, i wzięliśmy się od razu do roboty. Szybka selekcja materiałów, no i praca w Polsce, prawda? Przy okazji, właściwie nie przy okazji. Tak, bo troszeczkę pojeździłeś. Niektórzy goście, których ty odwiedzałeś zbierając materiały na ich terenie, przyjechali tutaj dzisiaj. Tak, jest Wałbrzych, jest ekipa z Wałbrzycha i co ciekawe... Ta słynna ekipa, i będziemy również rozmawiać o ich przygodach z pokoju 222, dobrze zapamiętałem? Tak, pokój 222 i pamiętam wywiad, jaki robiliśmy z ekipą z Wałbrzycha, i to był wywiad przeprowadzany w lesie. Pandemia, więc wszystko pozamykane, więc szybko do pobliskiej stacji benzynowej, tam wzięliśmy jakieś napoje, wcale nie ciepłe, no i od razu wywiad, wspomnienia i było fajnie, jest właśnie o czym opowiadać. Prowadziłeś swoich rozmówców w las, no ale dobrze. Niemniej jednak wróciłeś z bardzo uporządkowanym materiałem, co ja jako wydawca bardzo sobie ceniłem, bo pracowałeś nad tym tematem naprawdę świetnie. Proszę Państwa, Metallica za żelazną kurtyną właściwie zamyka pewien tryptyk, ponieważ pierwsza książka z tej serii była to książka o wizycie w 1967 roku Rolling Stonesów w sali kongresowej. Legendarne wydarzenie. Druga część właściwie to taki nieformalny tryptyk, ale tak się to poukładało. Druga część to Merillion,
też rok 87. Twojego autorstwa. Tak. I trzecia rzecz, no wspaniała publikacja, przepięknie wydana. Ja nie wiem, czy Państwo już widzieliście, otwieraliście ten boks, jak to tam w środku jest poukładane. Bo to nie tylko książka, tam są reprodukcje biletów, ręcznie pieczętowane, co ważne, i pracochłonne. Reprodukcja materiałów, takie ulotki z konferencji prasowej, jaką zespół odbył w dzisiejszym hotelu Nowotel, wtedy Hotel Warszawa w 87 roku, w drugim dniu ich pobytu w Katowicach, i zreprodukowaliśmy taką ulotkę z ich autografami. No i przepiękna książka. I to zamyka tryptyk. A nieformalny, jak wspomniałem. Mateusz, powiedz mi, czym dla Ciebie była ta podróż w czasie do tego 87 roku, do mroźnych lutowych dni? Jakie emocje Ci towarzyszyły, powiedz? Czy to była, przepraszam, taka robota po prostu wyrachowana, wiesz, dziennikarska, że chciałeś po prostu czegoś się dowiedzieć, zbudować ten reportaż? Bo taki nasz był pomysł na tą książkę, prawda? Żeby to była książka reporterska. Czy Ty się może zaangażowałeś w to jakoś? Bo wędrowałeś śladami również Twojego taty. Tak, cała historia rozpoczyna się w moim domu, prawda, rozmowy na temat muzyki, na temat metalu ogólnie i akurat dowiedziałem się, że mój tata był na tym koncercie, to był luty 87 rok i nigdy tata się nie spodziewał wtedy, że będzie miał syna i ten syn jeszcze skreśli taką książkę. Skoro, że się nie spodziewał? Nie spodziewał się, bo to jak to, znacie ten utwór, Teresa Wpadka, nie? Także tak to było. Natomiast tak, bardzo emocjonalnie, bardzo sentymentalnie, ale od razu sobie założyłem, że ja jako człowiek, który przyszedł na świat w tym symbolicznym roku 89, musi... Dla tematyki Iron Curtain też dosyć ważne, prawda? Tak. Przełom praktycznie, proszę bardzo. Tak. Więc wiedziałem, że muszę oddać głos tutaj bohaterom przede wszystkim, czyli świadkom tej opowieści. Moim zadaniem było tylko to umiejętnie skleić, dać odpowiednią narrację, ale przede wszystkim mówią w tej książce ludzie, którzy wtedy to widzieli, przeżyli i co jest bardzo fantastyczne, że większość z nich dzisiaj tutaj jest na tej sali, dlatego wielkie dzięki dla Was, bo to Wy napisaliście tę historię. Ja to tylko kierowałem, ale to jest Wasze dzieło i dzięki za to. Znam to uczucie, bo się głosiłem, że wypowiadam się na Twojej pracy, że jest naprawdę reporter to przeżywa, słuchajcie, jest dla niego bardzo takie wyraźne uczucie, z którym nie powiem, że się boryka, ale musi z nim żyć, że najczęściej tematy, które go interesują, to są tematy, których on nie przeżył. I on musi po prostu spotkać się z tymi ludźmi i z wielką zazdrością posłuchać tych wszystkich opowieści. No i wtedy się dowiadujesz, co ci tak naprawdę umknęło sprzed nosa. Ale myślę, że też plusem jakby tej publikacji jest to, że nie tylko ja się czułem podjarany, kolokwialnie mówiąc, ale rozmawiając z ludźmi, którzy... No przecież minęło od tego czasu 34 lata, za rok mamy rocznicę tego koncertu, 35 lat, a wciąż widzę podczas wywiadu, podczas rozmowy z ludźmi, że dalej ten koncert w nich gra. I to jest niesamowite, prawda? Można by było wspominać na chłodno, a było to dawno temu i tak dalej. Natomiast ja widzę po twarzach, po emocjach, po tych wspomnieniach, że nadal ten koncert jakby jest i zmienił wiele życiorysów. To jest świadectwo. Tak jak mówisz, Mateusz, faktycznie to zmieniło życie wielu osób. Niesamowite, bo coś takiego, o czym Państwo możecie przeczytać w tej książce, właściwie mogło się wtedy wydarzyć no, w naszym kraju i w kilku innych, tak? W tych, których tkwiły za tą żelazną kurtyną, bo pewnie gdzie indziej wyglądało wszędzie to tak samo. Przyjeżdża zespół, bilety są sprzedawane, rozprowadzone w jakiejś bardziej sprawniejszej lub mniej dystrybucji. Zespół wychodzi na scenę, gra, wsiada w autokar czy w samolot, wylatuje. Natomiast co się okazuje, że ten koncert również jest bardzo gorącym wspomnieniem wśród samych muzyków Metaliki, jak również wśród ekipy technicznej, która im wtedy kojarzyła i do której Ty dotarłeś i wymieniłeś się pytaniami, odpowiedziami. I te wypowiedzi ubarwiają świetnie ten Twój właśnie reportaż. No właśnie może w tym miejscu wspomnę. Proszę Państwa, ja tu nie chcę lać miodu, nikomu się przybilać, natomiast
to jest tu właśnie ten gość, który jest odpowiedzialny za cały pomysł, za to, że był do końca konsekwentny. Ja już zdałem do druku tekst i mówię, nie, to już jest dobre, to już jest wyszlifowane, a Marcin mówi, jeszcze musimy uderzyć w kierunku Stanów. I rzeczywiście tam się udało jeszcze dorwać Big Mika, Aidana Mulena, prawda, którzy wtedy z Metallicą współpracowali. Dzisiaj technicznego grupy Aerosmith. Tak. Dlatego cała ta otoczka tego boksu, ta twarda jakby okładka reprodukcji biletów i tak dalej, to jest zasługa tutaj tego pana. Także dziękuję. Irek, postaramy się trochę pogrzebać w historii, chociaż Irek już mnie odgania, ponieważ od kilku już dobrych lat, czy kilkunastu miesięcy pracuję nad kolejną książką, nad biografią zespołu KAD, więc z Irkiem grzebiemy w przeszłości też. Grzebiemy. Irku... Jeszcze dalej grzebiemy. Możemy. Powiedz mi jedną rzecz. 87 rok, początek, może wcześniej, dowiadujecie się, że gracie przed Metallicą. No. Jakie emocje? Pierwsze, niektórzy mieli, nie będę mówił kto, ale możecie się domyśleć, że był jeden taki facet, który od razu pierwsze jego słowo było, to ile zarobimy? Jak nie będzie kasy, to nie gramy. Niektórzy nie pomyślą, że to jest jakaś promocja. Ile mamy dołożyć, prawda? Bo już od razu ile można zarobić. Normalnie na świecie, już wtedy, o ile dobrze wiem, już wtedy po prostu zespoły supportujące, to najpierw trzeba zapłacić, potem można zagrać, nie? A tu grasz gratis, ale dostaliśmy za ich całkiem przyjazny. No tak, bo wy ani nie zarobiliście, ani nie dołożyliście do tego grania, prawda? W książce wypowiada się chyba Andrzej Marzec, twój rozmówca, czyli szef ówczesnego, nie szef, urzędnik państwowy, jakby nie było wtedy, prawda, bo to była firma państwowa. No, chociaż tak. Działająca świetnie, jak sprawna agencja koncertowa, nawet w naszych czasach myślę, żeby się sprawdziła i obroniła. I on nam właśnie powiedział, tak Mateusz tobie powiedział. Tak, powiedział, że KAD jakby nie dostał jakichś dodatkowych pieniędzy za ten występ, ale całkiem słuszne za X-y, ale odejdźmy od pieniędzy, bo to jest zawsze taki płytki temat. No i tak tego faceta tu nie ma, także nie ma sprawy. Okay. Irku, same emocje. Przychodzi ten koncert, ile mieliście czasu na próbę? Ile wam wielka Metallica dała czasu, żeby rozłożyć sprzęt? Na co? Na rozłożenie sprzętu, bo 15 minut przed koncertem, żadnej próby w ogóle, co? Wchodzisz po prostu 20 minut grania, zagracie, minie 20 minuta, wyłączamy prąd, koniec dyskusji. Dziękuję, do widzenia. Jakieś pytania? Znaczy oni, do nas, jakieś pytania? Znaczy nie, bo to Marzec nam mówił, oni w ogóle nie gadali, oni nie gadają, po co? No także żadnych prób. Nie było wiadomo, co będzie w odsłuchach. Było fantastycznie, miałem tak bębny nagłośnione, że jak Lars tak miał, to było coś pięknego, naprawdę. Nic nie było słychać, same bębny. No. Jakbyś mógł, Irek, opowiedzieć nam od kuchni o tej fantastycznej, nie anegdocie, bo to była prawda, że Urlich przyjeżdża do Polski, no i nie miał pałek, był pewny, że po prostu sobie kupi gdzieś po drodze i tutaj tłumacz Metallica Roman Rogowiecki szybko go zbił z rytmu, że w Polsce, w komunistycznej Polsce nie tak łatwo te pałki zdobyć, no i zapukano do ciebie. Jak to wyglądało od przysłowiowej kuchni? Z kuchni to przyszedł Dziuba. Dziuba mówi, że trzeba pożyczyć Larsowi pałki, bo Lars nie ma pałek. Ja mówię, fajnie, amerykańska gwiazda nie ma pałek, nie? Że przyjechał do Polski, w którym to kraju nie ma pałek. Pałki to jest po prostu cud, jak się dostanie w jakimś sklepie muzycznym. Trzeba zawsze być miłym i uśmiechniętym dla pani, która tam z drugiej strony lady jest i tak dalej. Umawiać się i być punktualnie, jak się mówi czwartek 14, to trzeba być czwartek 14 o 16. Bo o 17 już ich nie będzie, nie? Bo ja myślałem, że pan nie przyjdzie. No, bo pałki były tam godzina i nie ma pałek po prostu. No ja wiedząc, że będziemy grali, no to miesiąc wcześniej się z nią umówiłem, no to miałem trochę więcej pałek, bo ja mówię, jak nie będę miał tych więcej pałek, to wie pani. No i połowę mi wziął Lars, nie? Przepraszam, takie pytanie teraz. Czy ciebie to krępowało jako muzyka? Nie wiem, żeby nie złamać tych pałek, nie połamać, nie zgubić, no bo to jest jakieś obciążenie. Z jednej strony wydaje się, że perkusja jest takim wolnym instrumentem, prawda? Nie powolnym, bo ale takim też dającym wolność, no, wyżycie się. No, to myślę, że to jest jeden z atrybutów właśnie tych... Znaczy w tamtych czasach, jak pałka się łamała, to strasznie bolało.
No właśnie. No, się bardziej używali dziwnego drewna, bo to już nie potem jak Gładek robił, albo jakieś wiesz, inni ludzie. Mieliśmy takie dwie prywatne firmy robiące bębny, pałki, takie różne. To było już świetnie zrobione. Ale, to było później. To robił jakiś tam Wolmus, czy nie wiem kto to robił. Ale niesamowite, Mateusz, jest to, bo nie wiem, czy ty czytałeś tą książkę, która przybliżała koncert Rolling Stonesów w 67 roku w sali kongresowej. Wtedy też Ryszard Poznakowski Briana Jonesa poratował wzmacniaczem, który został spalony. Wy ratujecie Metallicę, bo dajecie im pałeczki perkusyjne. No niesamowite po prostu, jaka analogia i jak wiele te zespoły wam zawdzięczają. No właśnie, ty ej, wyobraź sobie, że on mi tego nie oddał do dzisiaj. Ale to mam nadzieję, fan club Overkill za niedługo leci do San Francisco na koncert jubileuszowy, także proszę się upomnieć o pałki dla Irka. To nie wiązki, te same. Te same. Co mi jakieś nowe, z jakimś logo Larsa? Nie, te same chcę mieć. Irek, byliście wtedy w nieprawdopodobnej formie. Jesteście po wydaniu debiutanckiego albumu 666 Metal and Hell, po wspaniałej Metalmanii pierwszej. Gracie naprawdę widowiskowe koncerty. Jak z perspektywy czasu wspominasz sobie ten krótki występ, bo on chyba trwał ponad 20 minut przed... 20 minut. 20 minut. Nie ponad. Ponad to już by nie było prądu. Znaczy wiesz, no pełne, pierwszy koncert... Ja bym Larsowi te pałeczki pożyczył na godzinę 20, to by wtedy zrozumiał. O, tak. Ale nie przyszło mi to do głowy. O czym to rozmawialiśmy? Jak wspominasz ten koncert przed Metallicą? No pierwszy to nam kompletnie zwalili, nie? Bo oni po prostu chodzili, mierzyli ten spodek. Myśmy tam byli wcześniej sobie pooglądać, jak oni montowali scenę, wszystko. Tak nawiasem mówiąc, mieli fantastycznych muzyków w sensie ekipy technicznej. Jak oni to wszystko poustawiali, tam Metaliki nie był na próbie w ogóle. I oni zaczęli grać, no to mi kopara opadła w ogóle. Co to jest, jakiś normalny band, country, rock taki zagrali? Wiesz, no ekstra, no coś pięknego. I to była ta dygresja. No, ale zwiększyli nam pierwszy koncert, bo oni sobie tak jak mówię, mierzyli przez pół dnia te odbicia różne, takie schodzili z jakąś dziwną aparaturą, której u nas nikt nie widział na oczy, ale może tam ewentualnie gdzieś przeczytał w jakiejś zachodniej prasie. No i tak wszystko wymierzyli, że my mieliśmy wtedy cztery instrumenty, nie? Wokal, bas, bęben, no i ten jeszcze jeden instrument szarpany, nie? No i tak się okazało, że jak zaczęliśmy pierwszy numer, chyba to było od Killera się zaczynało. Chyba tak. W każdym razie, no i te cztery akcenty na początku i potem został bęben, bas i wokal. Instrumentu szarpanego nie było, co nawet nieźle wychodziło na początku. Ale jak to Piotr Luczyk przeżył, że go nie było słychać? Nie wiem, nie patrzyliśmy w jego stronę. Zresztą nie wiem, czy on wiedział w ogóle o tym, nie? Bo jego piec pewnie grzmiał na scenie. Nie było go z przodu, bo ja mam oba koncerty nagrane. Że będziemy pukać do Irka, żeby pogrzebał w archiwach i trzeba to znaleźć koniecznie, te koncerty. Już je mam zdigitalizowane. Proszę pana, ja teraz to będę hablował to. Butlek Metallica, butlek Kat i takie inne cuda. No i w każdym razie ten pierwszy przez jeden numer. Sam bas. Potem już bas stracił jeszcze bęben i wokal. No i tak się skończył ten numer. Potem zaczął się drugi. Dalej to samo było. No już ludzie zaczęli gwizdać w ogóle. Masakra w tym drugim numerze też. Myśmy tam grali cztery numery chyba, czy pięć. No i dopiero od trzeciego numeru coś tam się zaczęło pojawiać. Ale generalnie fajnie brzmiało tego trzeciego numeru. I było tak, że po prostu po koncercie przyszedł tam jakiś Amerykaniec z tej właśnie, jakiś akustyk. No i tam wielkie sorry, motherfucker. No, to my mówimy motherfucker, to my jutro nie gramy, bo to nie ma sensu, bo jutro nas zrobicie jeszcze bardziej w trąbę, a tutaj polskie, wy se pojedziecie, a my z tymi polskimi ludźmi zostaniemy, że jesteśmy do pani. No i było i potem właśnie Andrzej Marzec i Tomek Dziupiński, że nie, bo tam może nie, nie gramy, to jaka. No. No i w końcu zagraliśmy. Na drugim koncercie było bardzo fajnie. Wszystko od początku, od A do Z. Oczywiście też bez próby, nic. Fotki sobie zrobiliśmy po dwa zdania.
i takie rzeczy. Irku, właśnie powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo no jest to udokumentowane, bo był wtedy na zapleczu Mirek Makowski i na tej scenie takiej ceglanej, charakterystycznej, do dzisiaj zresztą ten korytarz wygląda podobnie w spodku, tak? Uwiecznił was, kiedy stoicie po kumpelsku, jest to zdjęcie w boksie, kiedy stoicie po kumpelsku w dobrej atmosferze z Metallicą i możesz opowiedzieć coś, jak doszło do wykonania tego zdjęcia, w takiej atmosferze, porozmawialiście chwilkę, czy rozeszliście się po tym, jak migawka... Wiesz co, to było tuż przed ich koncertem. To było tuż przed ich koncertem. To było... Hi, foto, ja, teraz, no, okej, okay, dobra, raz, 1, 2, 3, 5 fotek, 6, 16, no, tam, da, i dobranoc. No bo już intro leciało, już po prostu, no. To intro, które słyszeliśmy na początku. To intro. Irku, tak już na sam koniec chciałbym ciebie spytać, bo opublikowałem w tej książce twoją wypowiedź z magazynu Perkusista na temat tego koncertu i na temat Larsa. Tak z perspektywy czasu, co właściwie, jak oceniasz zespół Metallica, ale Metallica z tamtego okresu, po 3 albumach? Z tamtego bardzo dobrze. Ja generalnie pierwsze 2 płyty to tak, są fajne, ale dla mnie od Master of Puppets się cała zabawa zaczyna. Tam to już siedzi wszystko, to już oni już są dorośli, już wiedzą, co chcą grać. Wiedzą, jak moją mamę w trąbę zrobić. Moje mamie kiedyś puściłem na słuchawkach. Wiesz, ta płyta się zaczyna od pudełka, nie? I tak rydę, nie? Mama tak, ale oni fajnie grają. Myślałem, że tylko tak naparzają, nie? No to a tam rydę, a potem jak pierdut. Ale potem skończyło się tym, że za, nie wiem, tam jakiś maj, może kwiecień, ciepło, a to wracam ze szkoły. Skądś tam do domu, na korytarzu słychać już Metallica leci na cały blok w ogóle, na 500-lecia w Katowicach. Wchodzę, moja mama odkurza i szukam, gdzie jest moja siostra, gdzie jest Baśka? Nie ma Baśki, jeszcze ze szkoły nie wróciła. Stary w robocie, mama odkurza, Metallica leci na całą hopę. Pełne szaleństwo. To była jedyna muzyka, która była w stanie przekrzyczeć na odkurzacz, tak się nie dzieje. Są tutaj goście z Dolnego Śląska i właściwie a propos tego, co się dzieje w pogodzie w ostatnich dniach, to można powiedzieć, że przywiało was tutaj. Zapraszamy na scenę. To są ci ludzie, słuchajcie, którzy zaprosili Jamesa Hetfielda do swojego pokoju i James Hetfield przyszedł. Dobry wieczór państwu. Tak, to po mojej lewej stronie to Maraja ze zespołu Slayer. Mam na imię Marek, jestem z Wałbrzycha. Dzięki chłopaki, że przyjechaliście. Zdecydowanie chyba bardziej komfortowo tutaj na scenie niż w lesie, chociaż las też miał swój klimat, Paweł, co? U nas dużo jest lasów, zapraszam wszystkich, jest naprawdę przyjemnie. Okej, wracamy do tego koncertu. Jak się w ogóle to stało, że zabukowaliście sobie pokoje w tym, a nie innym hotelu? To jest taka dość dziwna historia, ponieważ to nie był pierwszy raz. Znaczy wtedy to był mój drugi raz chyba w hotelu w życiu, w którym, nie, pierwszy być może nawet, ale była taka okazja, ponieważ Iron Maiden było prędzej i mój kuzyn, którego tutaj z nami nie ma, on też był na tej imprezie oczywiście, właśnie zrobił to z Iron Maiden. Po prostu spotkali się tam i uznał, że trzeba wytypować jakiś hotel, w którym oni mogą być i na pewno będzie fajniej jeszcze po koncercie niż na samym koncercie. No i się okazało, że to była prawda. I zaproponował, że skoro Metallica przyjeżdża, decyzja zapadła chyba w jakieś 4 nanosekundy, że robimy to samo. No i pojechała ekipa, akurat ja pojechałem z Jarkiem, którego tutaj nie ma dzisiaj, po bilety do Katowic. Mieliśmy kupić na jeden bilet, na jeden koncert bilety dla 12 ludzi, ale się okazało, że mamy więcej pieniędzy i kupiliśmy po prostu na 2 dni od razu. W książce staraliśmy się ukazać koncert
nie tylko jako wydarzenie muzyczne, ale także wydarzenie socjokulturowe, można powiedzieć, bo to się nie zamykało, proszę Państwa, w 2 godzinach tylko sztuki, ale sam dojazd do Katowic już to były przygody. Możecie coś opowiedzieć o tym? Ponieważ dotarłem do ludzi ze Szczecina, proszę Państwa, ekipa szczecińska była dosyć znana, jak tu pokolenie z lat 80. to wiecie, że to była ekipa, która się charakteryzowała na koncertach, więc dotarłem też do tych ludzi, no może do trochę mniej radykalnych, i oni opowiadali o tym pociągu widmo jadącym ze Szczecina w kierunku Katowic. A jak się im jechało z waszej miejscowości w Chile? Spokojnie, czy coś się działo? Ja to znaczy, ja powiem, że my zaczęliśmy takim przedparty w internacie Politechniki. Co myśmy tam wtedy pili, to no nie będzie szkoda o tym mówić, natomiast no całą 12, troszkę mniej, bo jeszcze tam mieliśmy tam kolegów z Łodzi, zbudził ciężki szpit. Poszliśmy na pociąg, akurat jechaliśmy taką trasą, gdzie udało nam się ominąć te wszystkie w cudzysłowie łapanki. Jaja się zaczęły na dworcu w Katowicach, gdzie podszedł do nas jeden niebieski ludzik i poprosił o legitymację szkolną i dowody. Ja byłem cały, przepraszam za wyrażenie, obsrany, bo ja byłem na lewym L4 i bałem się, że gdzieś to tam wypłynie. Natomiast pan pozbierał dokumenty, myśmy mu ufnie dali i oni nas wszystkich zebrali na komisariat. I to było takie trochę, bo generalnie ani nikt tam nie powiedział za co, po co, dlaczego. I tak jak tam w książeczce gdzieś jest opisane. Zabierali pasy, pieszczochy, już nie wspomnę o konserwach i piwie. Mieliśmy 2 flaszki wódki, jedną pan policjant, milicjant utrącił pałą, przypieprzył w plecach i po prostu główka odpadła. A tak reszta to była główka do umywalki, blondyneczką na dupkę i cześć. Czysta prawda. Słuchajcie, wchodzicie do spotka, koncert, najpierw Kat, później ukochana Metallica wasza. Który z momentów utkwił w waszych sercach najmocniej? Jeśli jest hasło Metallica 87, to na pierwszy strzał co idzie? Ja mogę powiedzieć od siebie. 220. Nie, nie, to dopiero było potem. Tam są wyświetlane, drodzy Państwo, to są zdjęcia właśnie z klipu. To było potem, ale chyba mnie najbardziej utkwiło, właściwie pierwszy raz w życiu coś takiego widziałem, bo to było coś niesamowitego. Dzisiaj to każdy obserwuje, każdy wie, wszyscy widzieliśmy niezliczone ilość koncertów, byliśmy na tylu koncertach, wiemy jak one wyglądają. Ale wyobraźcie sobie sytuację, kiedy przyjeżdża pierwszy chyba taki zespół tak naprawdę do Polski, który nie gra takiego ułożonego metalu, tylko taką naprawdę agresywną muzę. Zresztą w ogóle linia podziału była. Metallica była do Metalliki, a od Metalliki potem dalej to już w ogóle nie był metal, nikt nie szanował tych ludzi. Ci, którzy kochali Metallicę, to byli właściwi metalowcy, o tak bym to ujął. No i nie wiedzieliśmy, czego mamy się spodziewać. Myśmy nie wiedzieli, że taki wstęp będzie, jakaś muzyka klasyczna. To było w ogóle dziwne dla nas. Myśleliśmy, że oni wyjdą, będą grać, będzie na pewno głośno, będzie niesamowicie. Ale ten moment, w którym się skończyło intro, zresztą tam była zasłona taka czarna, ta zasłona opadła i zobaczyliśmy, jak wygląda scena, że tam stoją te krzyże z Master of Puppets. I nagle po prostu oni wylatują na tą scenę z taką energią, że to było kompletny szok, że w ogóle tak można grać. To, co oni tam wyprawiali, biegali po tej scenie, machali głową tak, że tam... No, miałem wrażenie, że oni zwariowali na tej scenie, a jak myśmy to zobaczyli, że oni zwariowali, to wiecie, co się działo na dole? Dopiero tam się zaczęło. Tam był jeden młyn, który miał chyba, nie wiem, ze 100 metrów szerokości. Po prostu to nie do pisania to było, co się wyprawiało na tym koncercie. Tak, i jeden z bohaterów również tej książki, jeden z fanów opowiada o tym, że takiego ścisku, a był wcześniej na koncertach metalowych, między innymi Metalmania 86, wcześniej przyjeżdżał do Polski Saxon, Iron Maiden, nie? Accept, że takiego ścisku na płycie w spotku nie było nigdy wcześniej, ani nigdy później. Prawda? Tak, wcześniej byłem na zespole Iron Maiden, ale później na tym koncercie Metalliki to było zupełnie co innego. Pierwszy koncert obserwowałem z trybun, ale jak zobaczyłem to, co tam się dzieje, to
w dniu następnym to już musiała być płyta, nie? I to, co się tam działo, to jeszcze po tym wieczorze, po tej nocy z Jamesem Hetfieldem, to zupełnie inaczej się to oglądało. Blisko sceny patrzyło się na gościa, a chciałbym zaznaczyć, że jeszcze mieliśmy w planie po tym drugim koncercie coś tam, spotkanie zorganizować, nie? No niestety nie udało się, no ale było super, naprawdę. To opowiedzmy trochę o tym wydarzeniu. Ja na co dzień pracuję z młodzieżą, wiem, że kilku nawet uczniów dzisiaj to na tej sali jest i wiem, że oni mają już swoich idoli, prawda? Każdy ma swoich idoli w różnych czasach. Natomiast wy, 87 rok i nagle ni stąd, ni zowąd puka do waszego pokoju ktoś, wy otwieracie drzwi, już wiecie kto. Wcale to tak nie było. Zanim on zapukał, trzeba było coś zrobić, żeby on to zrobił. Więc ja mogę powiedzieć, jak zaznaczyłeś, że to są ludzie młodzi, to mogę tylko tyle powiedzieć, że trzeba po prostu iść za głosem serca. Przepraszam, że tak to brzmi, ale rzeczywiście tak jest. Myśmy, jak dostaliśmy się do hotelu, zresztą to było niesamowicie trudne, ponieważ się okazało, że w momencie, kiedy chciałem wejść do hotelu, a to był przecież 9 lutego, brakowało mi dokładnie 14 dni do 18 roku życia i właśnie mnie z tego hotelu wyrzucili. Ponieważ nie mogłem się zameldować, bo nie byłem pełnoletni. I wtedy mój kuzyn, który właśnie organizował tą imprezę, jakby on dał ten impuls do tego, podszedł do kogoś, wręczył odpowiednie pieniądze i nagle się okazało, że już możemy być w tym hotelu. To było notoryczne w Polsce, wszystko. Ale mamy się nie kręcić. Natomiast chodziło o to, że myśmy się nie bali po prostu tego, żeby podejść, powiedzieć, że lubimy ten zespół, lubimy waszą muzykę, a tu jest numer pokoju i przyjdźcie wieczorem. A oni popatrzyli na nas, powiedzieli okej. Okay. Tak a propos tego kręcenia, to ktoś z dołu przybiegł na górę i mówi, że Metallica wchodzi do foyer. Ci, co mogli, to zeszli. Małolaty zostały. Miały się nie kręcić, miały się nie pokazywać, byli kompletnie na lewo. No i w tym momencie nasz przyjaciel siwy podszedł, dał Jamesowi karteczkę z numerem pokoju, tam zagadał po angielsku. Pan Rogowiecki starał się gdzieś tam nas separować, żebyśmy się za bardzo tam nie fraternizowali. No i dobra, myśmy poszli do góry, wypiliśmy tą utrąconą flaszkę. Została jedna flaszka, stół uwalony jakimiś konserwami po rybie. Nie? No i dobra, i tak czekamy. Robi się późno, robi się bardzo późno. W końcu stwierdziliśmy, że chyba pójdziemy spać. No i wtedy... No dalej. Akurat ja to miałem, ja to przeżyłem i powiem wam, to jest niesamowite uczucie, kiedy jesteście po koncercie. Bo to jest bardzo ważne, żebyście całą atmosferę złapali. Jesteście po najbardziej nieprawdopodobnym koncercie swojego życia. Macie 18 lat, bez 2 tygodni. Nie mogliście wejść do hotelu. Jesteście w hotelu. Jest noc i ktoś puka do drzwi. Ja kulturalnie pytam się czego, bo w ogóle się już nie spodziewamy, że on przyjdzie, bo jest godzina 12 w nocy czy po 12. Ja rozebrany jakiś jestem tam, chodzę w gaciach. Zresztą chłopaki też już wszyscy się tam kładli spać. No i nagle otwieram drzwi i drę mordę, kto tam wchodzi, czy to, coś takiego powiedziałem, jakby jakiś znajomy po prostu wchodził. I nagle widzę po prostu Jamesa, który stoi w koszulce Anthraxu, patrzy się na mnie i mówi: "Hi friend, here I am." A ja wtedy po prostu wybuchnąłem jakimś totalnym krzykiem. On się chyba nawet trochę przestraszył tego, co tu się dzieje i zacząłem się drzeć, że właśnie jest Hetfield. I wtedy się zaczęło po prostu. No ja akurat byłem w innym pokoju w tym czasie, kiedy przyszedł Hetfield do 222. No spałem, bo to po całym dniu, po koncercie, jeszcze wcześniej tam wieczór, noc wcześniejsza impreza w Polibudzie przed wyjazdem. No i ktoś puka do drzwi, do pokoju, w którym ja śpię, Marek. No i wstawaj, Hetfield przyszedł. Ja myślałem, że mnie wkręca, nie? Ale no dobra, wstanę i pójdę, nie? Idziemy do tamtego pokoju 222, otwieramy drzwi, a tam już wszyscy koledzy siedzą, między nimi Hetfield, wszyscy się śmieją, Hetfield patrzy, mówi: zombie, nie? No bo tak, nie najlepiej wyglądałem, nie? No to podszedłem nieśmiało,
do niego przybiliśmy piątkę, no i już tam tak się to dalej potoczyło. To. Piękna historia, ona jest jeszcze obszerniej opisana właśnie w tej książce. Paweł, wspomniałeś o tym, że po prostu ten koncert nie tylko dla ciebie, bo to jest ile dużo przykładów mamy, że zmienił twoje życie. Tak, tak. Ja zastanawiałem się długi czas tak naprawdę, jak, co to zrobiło z tym, jak ja myślałem na temat tego, jak w ogóle życie może wyglądać. I powiem wam, że niesamowite było to, że spotkaliśmy kogoś, kto jest radosny. James okazał się być takim normalnym facetem. To nie była jakaś gwiazda, absolutnie. To był normalny chłopak. Co prawda trochę starszy ode mnie, bo on jest chyba 4 lata, czy 6 lat starszy. Wtedy miał 23 lata. Przyszedł radosny gość ze Stanów Zjednoczonych, z Los Angeles, bo zaprosił go jakiś inny typ w hotelu, w nocy, do pokoju jakiegoś. Rozumiecie, nie? Taka sytuacja jest, nie? I on wchodzi, a tam jest 12 typów. Większość prawie na nago. I on wchodzi i się cieszy i mówi, jest okej, i gadamy. Ja po angielsku dość dobrze mówię, siebie też świetnie mówił po angielsku, więc myśmy się dogadywali. Ale niesamowite było to, że zauważyłem, że można w życiu robić rzeczy, z których czerpiesz niesamowitą radość. To było widać po nim, że on tym żył, że Metallica to on i że to, co robią, to jest... to on będzie to robił do końca życia. To ja to czułem od razu i to mi dało taką myśl, że właściwie w życiu chyba najważniejsze jest to, żeby robić to, co się kocha, bo wtedy człowiek jest w pełni człowiekiem. Po prostu. Wow. Proszę Państwa, zdjęcia z tego całego spotkania, z imprezy również są zamieszczone w tej książce, a skoro mówimy o zdjęciach, chciałbym tu jeszcze wspomnieć o jednym człowieku. Bez jego zdjęć być może w ogóle by nie było tej całej książki. Niestety ten człowiek nie doczekał premiery. Mam nadzieję, że gdzieś tu jest z nami duchem. Na pewno jest jego córka tutaj z nami. Maciej Głowaczewski. W latach 80. nad dworem. Nadworny fotograf Kata, wiele pięknych zdjęć, był na tym koncercie, opowiada o tym koncercie, a przede wszystkim to, co przed chwilą Paweł powiedział, w takich interakcjach, bardzo skromny, bardzo fajny, ciepły człowiek. Także Maciek, dziękujemy. Panowie, bardzo dziękujemy za obecność na scenie, obecność w klubie, za drogę, którą przebyliście, żeby tutaj z nami być. No i dziękuję też, że poświęciliście wtedy w tym lesie trochę czasu Mateuszowi i udostępniliście też zdjęcia z tej wspaniałej przygody. Wspomniałeś o zdjęciach Macieja Głowaczewskiego. Ja gdzieś tam sobie w pewnym momencie wymyśliłem to, że taką książkę można zrobić, taki boks, można się na to porwać, że materiał jest na tyle interesujący, samo wydarzenie, że warto jest tego, żeby taki reportaż stworzyć. Natomiast miałem chwilę wątpliwości. Czy warto, a czym my to zobrazujemy, czy Państwo poczujecie po prostu tą energię tego wydarzenia? I wtedy pojawiły się zdjęcia Macieja Głowaczewskiego. I tam było jedno, Mateusz, już ci dam głos, tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz, bo ona... dużo na ten temat gdzieś teraz tego boksu rozmawiam, ale nie powiedziałem o jednej rzeczy. Ona była tak naprawdę takim bodźcem. I wśród tych zdjęć Macieja było zdjęcie, gdzie zespół Metallica wychodzi z hotelu Katowic, hotelu Warszawa wtedy, dzisiaj Nowotel. I oni do swojego autokaru idą przez tłum młodych ludzi, niemalże ich rówieśników. Właściwie idą przez tłum, oni idą z tym tłumem. I dla mnie to była taka myśl po prostu, zawsze taka reporterska, musi być jakiś haczyk i to był ten haczyk. Mówię, fantastyczna rzecz. Właśnie tak jak wspomniał tutaj Paweł, nasz gość z Wałbrzycha, Amerykanin, wiesz, gwiazda muzyki wschodząca dopiero, ale jednak wśród tych ludzi, którzy się tam zebrali przed tym hotelem, no odpowiednim takim statusie, no.
I oni idą ramię w ramię, słuchajcie, do tych autokarów, ci polscy fani, nikt ich nie odgania, żaden ochroniarz, a byli tacy, gdzieś w obozie Metaliki, którzy mogli upomnieć i gdzieś tam tłum rozstąpić po prostu, a oni wszyscy jak jedna grupa po prostu idą do tego autokaru. I to było fantastyczne, że tam nie było żadnych barier. Były bariery, które ich tak naprawdę nie dotyczyły. To jest ta bariera właśnie, ta Iron Curtain. I tego w tamtym momencie nie było. I tak wtedy pomyślałem sobie, tak, to jest temat, trzeba po prostu to zrobić, Mateusz. I to się udało. I faktycznie zdjęcia Macieja Głowaczewskiego są ogromną wartością tej książki. Ja nawet zdecydowałem się, bo gdzieś na etapie tworzenia tego boksu dostawaliśmy różne zdjęcia od różnych osób, które tam były z aparatem. One najczęściej dublowały to, co sfotografował Maciej, ale tak bardzo mi zależało, żeby to była prawie że w 99% jego samodzielna praca, jeżeli chodzi o fotografię. Bo jest zdjęcie, o którym wspomnieliśmy, Mirka Makowskiego, tak, ale akurat to była sytuacja, przy której Macieja nie było, nie mógł tego uwiecznić. Niesamowite zdjęcia. My mówimy często o fladze biało-czerwonej, Welcome to Poland, która jest teraz w kwaterze Metaliki, o tym pewnie będą mówić tutaj przedstawiciele oficjalnego fanklubu, ale jest takie fantastyczne zdjęcie, które pokazuje polskich fanów z tą amerykańską flagą. Prawda? Metallica, tak, Welcome to Poland. Są te zdjęcia, jeżeli Państwo się przypatrzycie. Są zdjęcia z konferencji prasowej, bo trzeba pamiętać, że przecież konferencja prasowa była, którą prowadził Roman Rogowiecki w hotelu właśnie, prawda? Jest jedno zdjęcie, proszę Państwa, w kierunku publiczności, a z boku bardzo cichutko stoi tutaj jeden z naszych bohaterów, Irek Lotko i Romek Kostrzewski, tacy młodziutcy. Anegdota jest taka, że Roman Rogowiecki rozpoczyna konferencję i mówi: witamy zespół Metallica, a ktoś z tłumu: witamy zespół Kat. I chłopcy też dostali brawa. Także też taki miły akcent. Mateusz, no chyba czas na kolejnego gościa. Jest z nami Jarek. Jarek Gronowski, który za chwilę tutaj przyłoży ostro na gitarze, ale Jarku, chodź, pogadamy trochę. Witam wszystkich. Właśnie zacząłem ćwiczyć przed koncertem na gitarce, także... To trochę za późno już. Za późno. Jarku, Dragon ma swoje bardzo ważne i zasłużone miejsce w historii polskiego metalu, ale niesamowita jest historia w ogóle związana z waszą próbą i z samym koncertem Metaliki. Mógłbyś o tym opowiedzieć? To jest taka magiczna, nie do uwierzenia, archiwum X wręcz po prostu. Natomiast historia była taka, że jest to też związane poniekąd z zespołem Kat and Roman Kostrzewski, bo starszy brat Michała Laksy, basisty obecnego, gdzieś tam odrabiał wojsko w szpitalu i przyniósł nam czaszkę. Myśmy tą czaszkę postawili na oknie, obok okna były bębny, była blacha i graliśmy próbę, no i ja mówię: chłopaki, idę na koncert Metaliki, bo miałem bilety na 2 dni po prostu. Wsiadłem do autobusu, jadę na ten koncert i zaczął mnie boleć totalnie brzuch. Naprawdę totalnie. Ledwo się tam doczekałem do tego spotka. No i Metalika, w kad oczywiście Metalika, wszystko napina tak jak się da. I nagle w momencie brzuch mi odpuścił. Nie? I potem na drugi dzień przyjeżdżam, znowu gramy próbę, znowu przed koncertem. I słyszę opowieść chłopaków, że mniej więcej w tym samym czasie nie synchronizowaliśmy zegarków, ale bomba grał coś tam, ciurnął w tą blachę, no i ta blacha pękła po prostu, nie? Blacha pękła i wszyscy mówią: trzeba tą czaszkę zakopać. Wzięli walizkę, włożyli ją do tej walizki, tą czaszkę, do ogródka, do Marka Wojciechowskiego świętej pamięci, zakopali tą czaszkę i wtedy mnie ten brzuch przestał boleć. No i taka opowieść przedziwna, magiczna. Basia się śmieje. Czyli najlepsze lekarstwo na ból brzucha: zakopać czaszkę. Tak, dokładnie, to jest remedium na ból brzucha. Zakopujmy czaszki po prostu naszych, nie wiem, medycznych. Jarku, jesteś metalem z krwi i kości. Mógłbyś opowiedzieć o... Z kości. Tak, z krwi i kości, nie? Tak, jak Jarek... czaszki. 87 rok, Metallica ma na koncie już te 3 wielkie albumy. Ja na przykład się nie zgodzę z tym bardzo wyświechtanym powiedzeniem, że Metallica skończyła się na Kill Em All, jak ty to... No to jest absolutnie
to jest takie wyświechtane. Każdy zawsze mówi, o kurwa, jedynka była najlepsza, jedynka była najlepsza. Każda kapela ta jedynka, 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 jedynka. I to jest taka magia tej jedynki, to nie tylko w Metalice działa po prostu, bo to w większości kapel. Chyba dlatego, że ta jedynka jest taka wymodlona, wyrzeźbiona, że przed tą jedynką przez kapelę przewijały się różne osoby, które wzbogacały i muzycznie, i charakterologicznie, i emocjonalnie. I to się tworzyło, tworzyło, tworzyło. W końcu to jest taka czasami zbieranina różnych właśnie charakterów, różnych pomysłów. I taka ta płyta jest albo bogata, albo niebogata, ale jest faktycznie taka znamienna po prostu w historii każdego bandu. Pamięta się tytuł, można nie pamiętać kolejnych płyt różnych zespołów, ale przeważnie się pamięta tytuł tej pierwszej płyty każdego z tych takich zespołów kluczowych dla historii metalu. I może... Tym bardziej, że pierwsza płyta to wiele weryfikuje. Wiele zespołów po pierwszej płycie tak naprawdę kończyło. Kończy. Bo... Tak, tak. Może dlatego właśnie. No i potem ta druga oczywiście już jest przeważnie lepsza technicznie, lepsza brzmieniowo po prostu. Potem się szczeli jakąś trójkę, bo przeważnie taka trójeczka typu Raining Blood, typu po prostu Master of Puppets, to jest taki strzał w dziesiątkę, a potem się wszystkie płyty gra, żeby dorównać do tej najlepszej płyty. Bo i wszyscy porównują, o, to już nie jest Raining Blood, to już nie jest Master of Puppets. I Metallica Kasus Master of Puppets po prostu, przynajmniej dla starych fanów, niosła za sobą. Potem była czarna płyta, czyli dla tych młodszych pokoleń ta czarna jest wyznacznikiem jakiejś tam Metalliki, no a potem były te płyty, jakby to powiedzieć, przedziwne, magiczne, no dla mnie do słuchania oczywiście, ale różnie się o nich tam wspomina. Jarku, nie chcemy cię tu męczyć, bo za chwilę wychodzisz na scenę. Poza tym, jak powiedziałeś, ćwiczysz tam, także... Muszę. Zagrałeś mnóstwo koncertów w swoim życiu, widziałeś mnóstwo koncertów w swoim życiu i z perspektywy czasu, gdzie lokujesz, jak obrazujesz ten koncert Metalliki w 87 roku? Ja to nie chcę, żebyś mówił, wiesz, że był najlepszy czy coś, ale gdzie trzymasz, w jakim rejonie serca ten? Na pewno w pierwszej trójce, no ale pierwsze miejsce ma Budgie, to było takie dla mnie wydarzenie życia tak naprawdę. Przyjechałem bez, w spodniach, bez koszulki do domu. Także... No i brzuch się nie bolał. I brzuch nie bolał. Prawda. Natomiast na pewno w pierwszej trójce absolutnie koncert Metalliki. Właśnie teraz wspominałem z chłopakami. Ogromne wrażenie na mnie zrobił też Overkill swego czasu. Po prostu z taki spotku, który zagrał wspaniały koncert. I to chyba są te trzy takie dla mnie wtedy kluczowe koncerty. Dragon zaraz zagra, przygotował dla nas kilka niespodzianek i właśnie wspólnie z Marcinem chcielibyśmy bardzo podziękować wam, że przyjechaliście, bardzo profesjonalnie podeszliście do sprawy, no i szykuje się nie lada cios, także odpoczywaj. Nie jeden. Wielkie brawa Sebastian Rida. Czuj się jak u siebie, Sebastian. I jeszcze chcieliśmy poprosić szefa, słuchajcie, mamy tutaj szefa, szefa fanklubu licencjonowanego Metalliki w Polsce. Jest Michał, z nami jest. Zapraszam. No nareszcie ktoś w koszulce Metalliki. Ja tu chciałbym od razu podziękować panu prezesowi, choć w tych czasach prezesować tak nie wypada, okej? Okay? Michał, dzięki ci wielkie, że na początku w ogóle, jak się zbieraliśmy do pracy, pomogliście po prostu w spopularyzowaniu tego pomysłu, lokując publikację na swoim fanpage'u, także dzięki. Wiem, że jeszcze szykuje się pomoc i to bardzo poważna z waszej strony, ale o tym będziemy mówić. Tak, za chwileczkę sobie o tym opowiemy. Słuchajcie, drodzy państwo, na pewno pamiętacie rok 2018, koncert Metalliki w krakowskiej Tauron Arenie i ogromna niespodzianka, myślę, że nikt się tego nie spodziewał. Znaczy wiedzieliśmy, że coś będzie grane, natomiast z tej sceny nietypowej, bo ustanowionej na środku obiektu, płyną dźwięki wehikułu czasu zespołu Dżem. No i ogromna niespodzianka. I słuchajcie, udało nam się dowiedzieć z pierwszej ręki, jak to się wydarzyło, że zespół Metallica zagrał właśnie ten utwór, jaka była droga do tego. Natomiast Sebastian, nas z Sebastianem łączy taka rzecz, że stworzyliśmy zbiór wspomnień o tacie Sebastiana, Rysie Riedel we wspomnieniach. I jest tam kilka linii, chociaż jeden taki akapit, kiedy ty wspominasz o tym, że w domu słuchaliście z ojcem
Metaliki i nawet tata jeden koncert zespołu Metallica zaliczył. Co prawda nie ten w 87 roku w Spodku, ale całkiem niedaleko, bo na Stadionie Śląskim. No tak, tak było jak mówisz. Pamiętam, to był czas, kiedy ja słuchałem właśnie Metaliki. Wtedy dzieliłem się z tatą swoimi nowościami muzycznymi. Czyli ty mu podsunąłeś, tak? Tak. Dobra. Pamiętam, to była płyta Master of Puppets. Wysłuchał ze mną jej całą słuchaliśmy po prostu. Pamiętam, że jeszcze mówi, że bardzo fajnie musi Jurkowi puścić, żeby trochę mocniej zaczął grać. Także tak, no potem pamiętam też moment, mówisz o koncercie, to byłem bardzo wściekły na niego, że mnie nie wziął na ten koncert, to były AC/DC, Metallica. Monster of Rock, 91 rok, Stadion Śląski. Na tym koncercie. Nie wiedziałem nawet, że on był, dopiero potem gdzieś jak właśnie słuchałem AC/DC w domu, to też mi powiedział, no na koncercie jakoś tak trochę inaczej to brzmiało, nie? Że na tym, ja skąd ty możesz to wiedzieć? Mówi, wiem, bo byłem. I tutaj kopara, tak? No i wtedy znowu czułem złość. Zresztą tata ciekawie znalazł się, twój tata, na tym koncercie, bo przeskoczył przez płot. No tak, no to opowiadałem, no to przez przypadek wszedł obok i po prostu przerzucił kapelusz i przeskoczył przez ten płot. Natomiast to już były takie lata, że był dość rozpoznawalny i... Z nich go nie wyganiał. Z nich go nie wyganili, no. Mógł iść dalej zobaczyć ten koncert. Czy widzisz, a ty niepotrzebnie bilety kupujesz? No, widzisz, tak, nie mam kapelusza. Mama i cały czas mu ginie, bo narzeka właśnie, jak czasami gdzieś jeździmy, że nie ma. Nie ma, bo ostatnio znowu zgubiłem. Michał, powiedz, bo Sebastian nie zna tej historii, celowo nie opowiadałem mu jej, natomiast ty mi o tym opowiedziałeś. Jak to się stało, że zespół Metallica wybrał właśnie, znaczy może inaczej, jak to się stało, że do tego wyboru właśnie, który przed nimi był, dołączył właśnie wehikuł czasu. Ja tylko pozwolę sobie na dygresję, że to jest niesamowite, żeby być jak Rysie Gridel, bo ja też w 91, to był mój pierwszy koncert i skakałem przez płot. Kto wie, czy gdzieś Rysiek koło mnie nie skakał. To jest niesamowite postaci, raz Lechu, raz Rysiek. No i czuję się strasznie zbudowany tym. Jeśli chodzi o wehikuł czasu, no to muszę przyznać, że nieskromnie ja żem to uczynił, że wehikuł czasu rozbrzmiał w Tower na arenie i że było zabawnie, nie było mnie na tym koncercie. Bo już wiedziałeś, co będzie grać. Nie, tam jest jeden taki szef zamieszania mój, który tak załatwił nasz wyjazd do Gruzji, że potem musiałem oglądać retransmisję tego, ale... Chcesz go teraz wyprosić? Nie będę jej wypraszał. Zostawisz. Nie. No tak się złożyło, że nie byłem na tym koncercie. Natomiast było wiadomo, że w trasie, w halowej części trasy Rob i Kirk będą jamować, taką pauzę robić, kiedy tam James schodzi po raz kolejny się przedrać, siorpnąć yerby, czy wina, czy holsów pocyckać, bo on tak ma w zwyczaju, że ten głos jego troszeczkę odpoczął i mieli taki przerywnik w postaci tego jamu i wymyślili sobie, że będą starali się, w zależności od tego, gdzie będą chcieli znaleźć jakiś kawałek z ich okresu młodości, który był popularny w danym kraju lub na początku to działo się w Stanach, więc jakby szukali tam coś charakterystycznego dla danego stanu, potem to przenieśli na grunt europejski. I zdarzyło się tak, że człowiek, który zajmuje się, który jest w ścisłym crew Metalliki, Jeff Jeager, który zajmuje się między innymi też kontaktem z fanklubami, z lokalnymi, krajowymi chapterami, zajmuje się też stroną, mediami społecznościowymi, stroną www Metalliki i robi im od kilku lat zdjęcia. Napisał do mnie, czy bym mu nie pomógł. Na początku nawet nie wiedziałem, ja nie pokażyłem też faktów, mówi, słuchaj, mam potrzebę taką, jakbyś mi znalazł 5 numerów z lat 80. takich, wiesz, które są strasznie charakterystyczne u was w kraju, żeby to były jakieś tuzy rockowe, najlepiej lat, które
święciły triumf w latach 80. 90. i wyszli mi to. No, na co ja mówię, no okej, okay, nie? Siadłem do tego i zrobiłem szybki przegląd, no cóż mogłem wybrać. Wysłałem tak, jak prosił, 5. Znalazł się tam oczywiście Lady Punk, znalazł się Jam, znalazła się Budka. Cóż, jeszcze Perfect. I blisko, wiesz? Proszę, przepraszam. I wysłałem. I wysłałem, mówię, z odnośnikami do YouTube'a. Miałeś jakiegoś faworyta w tej... Nie, to w tym momencie to po prostu zareagowałem na tej zasadzie, proszę mnie o coś, dobra, zrobię, przygotuję. Wysłałem łącznie z linkami do utworów na YouTubie. No i wysłałem. I jakoś to mi nie dawało spokoju, noc przespałem, wsiadłem do komputera i napisałem mu, słuchaj, weź olej to resztę, weź, tam jest wehikuł czasu Jamu, to mówię, tam będą ze 3 pokolenia na tym koncercie i wszyscy będą drzeć gębę, wszyscy, to zaśpiewają wszyscy, mówię, zostaw to wszystko, daj to Robertowi i tyle. I tak się, on napisał tylko okej. I potem się dowiedziałem, że Rob z Kerkiem ćwiczą wehikuł czasu i zagrany będzie wehikuł czasu. Proszę, zostałem tylko poproszony, żeby nic nie mówić do czasu koncertu. I miałeś przeczucie, ponieważ tam faktycznie były 3 pokolenia. Tak, tak. I wszyscy to śpiewali. Tak, tak, tak. To niesamowite. Ja później po tym koncercie, jak pojawiły się materiały na YouTubie i wiadomo, że tak zawsze jest tam Meton Tour i wiadomo było, że te dżemy się pojawiają z shotów, którzy robi ekipa, więc z moim ojcem żeśmy to oglądali na iPhone'ie. No niesamowite, zresztą on też jest wielkim fanem dżemu, także no, dla nas też było to niesamowity odbiór, natomiast no, ci co byli na sali, no to już w ogóle o jasnie. Ja mam pytanie tu do Sebastiana. Sebastian, akurat przebywałem w Szwecji, byłem na koncercie w Sztokholmie, gdzie Metallica zabrała się za Abbe i przyjęcie tej interpretacji było dosyć chłodne, by nie powiedzieć, nawet słychać było czasami gwizdy. Natomiast ty, jak usłyszałeś po raz pierwszy ten wehikuł czasu w wykonaniu, prawda, Metalliki, co poczułeś? Znaczy, przede wszystkim jak pierwszy raz, co poczułem, no... Może trochę wcześniej się wrócimy i do momentu takiego, kiedy się dowiedziałem w ogóle o tym. To też dość zabawna historia. Graliśmy koncert, nie pamiętam gdzie, w każdym razie graliśmy koncert i już schodziłem, już były bisy jakieś coś i przychodzi mi mój menadżer i mówi, słuchaj, że Metallica, bo akurat w tym samym czasie to było, że grali wehikuł czasu, no, świetnie, nie? No okej, okay, no w ogóle wiesz, no... Przeszło. Myślałem, że to znowu jest jakiś, w sensie, sketch czy coś takiego, bo czasem są jakieś tu przychodzi i ci mówię jakieś sketche czy coś zabawnego. No w każdym razie, no dość fajny sketch, no, tak to potraktowałem. Skończył się koncert i tak dalej, poszedłem do garderoby, no i się pytają mnie w ogóle, no ale chyba fajnie, nie? No, jak się czujesz? Ja mówię, ale w związku z czym, że co? Mówię, że Metallica zagra wehikuł czasu. Ale co ty mówisz, jaka Metallica, nie? Jak wehikuł czasu grali? No jakoś tak, no przyjąłem, że po prostu ktoś mnie wkręca, no, że to był taki wkręt. I mnie wkręcają, że w trakcie tego koncertu, jak ja grałem, no to oni się umówili, jakiś wkręt mi robią, mnie wkręcają wszyscy. Tak, że oni wszyscy, wie, że więcej osób uczestniczyły w tym wszystkim, że, no, że są jakieś jaja. No, ja byłem także. Nie chciałem nie dać się nabrać. W każdym razie potem faktycznie no, jakoś sprawdziłem, że to tak, no, taki szok dla mnie to. No. Nie przypuszczałbym w życiu. No i dzisiaj historia troszeczkę zatoczy koło. Nie będziemy zdradzać wszystkich niespodzianek, ale Sebastian już przygotowuje głos Oliwii, także... No tak, to jest, będzie niespodzianka, będzie. Michał, jeszcze powiedz taką rzecz, bo nie chodzi mi o to, że ja bym się chciał teraz utwierdzić w tym, co nam obiecałeś i że ty na pewno o tym pamiętasz, bo nam obiecałeś. Niemniej jednak za twoją sprawą najprawdopodobniej zespół Metallica w grudniu tego roku w San Francisco otrzyma box numer 0001. No tak, taki jest plan. Zabieram box 001 w
w grudniu do San Francisco i miejmy nadzieję, że obecna sytuacja nie pokrzyżuje bardziej planów i pozwoli się spotkać z Larsem przede wszystkim, bo ja chciałbym tutaj powiedzieć jedną rzecz, że tym albumem to tak najmocniej to będzie Lars zainteresowany i jestem tego przekonany, więc liczę na to, że z Larsem, no, natomiast nie wiem, jakie będą warunki, natomiast mogę zagwarantować, że Box trafi do zespołu, natomiast w jakich okolicznościach zostanie przekazany, tego jeszcze nie wiem i prawdopodobnie nie będę wiedział do samego końca, czyli gdzieś do połowy grudnia, natomiast no, na pewno trafi, na pewno trafi. Wspomniałeś o Larsie, tam jest taka historia w tej książce opowiedziana przez Romana Rogowieckiego, który mówi, że już wracają do Warszawy, hotel Victoria i namówił Larsa jeszcze, Lars, chodź jeszcze szybko, zrobimy wywiad, prawda? No i proszę Państwa, zrealizowali ten wywiad w łazience hotelowej. Podobno materiały gdzieś są i pan Roman Rogowiecki prosił, nie, że... Nie ma ich niestety, bo udało nam się to ustalić i to bardzo smutna wiadomość, zostały skasowane. Po prostu takie były czasy, że jak rejestrowano na taśmie, no to jak później ta taśma się przydawała do jakichś innych rzeczy, do innych reportaży, po prostu była brutalnie kasowana. Michał, cieszę się, że nam obiecałeś to, co obiecałeś. Okej. Okay. Mhm. Mamy też jeszcze drugie takie wyjście, ale tam liczymy na ciebie. Znaczy drugi jest, ma trafić do Wielkiego Majka, to jest do zrobienia bezproblemowo. Ponieważ on sam jest bardzo zainteresowany, więc tego się cieszymy. Bo... Nie ma problemu, bo do niego jest dostęp o wiele, wiele łatwiejszy, że tak się wyrażę, na obecną chwilę. Natomiast no, cały czas jest kwestia tych klimatów pandemicznych. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ciężko mi jest cokolwiek powiedzieć. Znaczy jedno jest pewne, Box trafi do zespołu i to już tą drogę już mamy kilkoma kanałami przedreptaną, chociaż nikt nam nie obiecał tego tak bardzo jak ty, więc czuj tą presję. Proszę Państwa, Box możecie też zakupić. Jest tutaj takie stoisko, gdzie, bo wiem, że wiele osób się pytało przed rozpoczęciem. Jest tutaj, można nabyć, można później podejść do naszych gości, można podejść do Mateusza. Dobrze, drodzy Państwo, chyba już wszystko, co mieliśmy do powiedzenia, powiedzieliśmy. No a teraz chyba czas na muzykę, prawda? Tak, to jest niesamowite, proszę Państwa, że ja jako chłopak włóczący się po moim małym miasteczku Czechowice, Dziedzice, chodziłem do sklepu muzycznego nazwanego Dragon. Dzisiaj to są moi fantastyczni koledzy, przyjęli nasze zaproszenie i dziś dla Państwa tutaj uderzą. Pewnie struktury Lidl Music Club troszeczkę zostaną naruszone. Zapraszam Państwa do wspólnej zabawy, do wspólnych kulanek metalowych. Także miłej zabawy, dziękujemy. Jeszcze raz z naszej strony dziękujemy Państwu bardzo, że jesteście tutaj. Zostańcie jeszcze, bo teraz przecież kulminacyjny punkt programu. Mateusz, ja Ci bardzo dziękuję za przybycie, za obecność, za Twoją pracę, za to, że się podjąłeś tego zadania. Współpraca z Tobą naprawdę była przyjemnością i to, mówię szczerze, żadnych uwag. Naprawdę i dzieło jest piękne, strasznie się cieszę, że ono wpisało się w nasze biografie. No i cóż, no i cieszę się, że w końcu nadszedł ten moment, że mogliśmy to pokazać światu, mogliśmy to pokazać Państwu, no bo tak naprawdę, jeżeli nie ma, tak jak wśród muzyków, jeżeli nie ma odbiorcy po drugiej stronie, to te nasze prace tak naprawdę no, nie są tak dużo warte, oprócz jakiegoś spełnienia naszych, nie chcę powiedzieć zachcianek, bo to dosyć drogie hobby, natomiast jakichś naszych ambicji. Natomiast jeżeli mamy po drugiej stronie odbiorcę, jeżeli jest ktoś, kto czeka na tą publikację, no to naprawdę wielkie ukłony i bardzo Państwu dziękujemy za to, że pochyliliście się Państwo nad tą pracą. Dziękuję. Dziękujemy. Ja wiedziałem, że jesteś właściwym gościem, bo poznałem Cię po czarnym kapeluszu, tak nawiązuję. Zobaczenia. Chwila przerwy i już tą scenę oddajemy muzykom. Dziękujemy.